To, że wejście na Rysy od słowackiej strony jest dużo łatwiejsze niż z polskiej, jest rzeczą dość powszechnie znaną. Trasa stąd jest o blisko 3 km krótsza i poza krótkim odcinkiem w Żabiej Dolinie pozbawiona łańcuchów, od których aż roi się na polskim szlaku. Nic więc dziwnego, że wielu turystów z Polski, chcąc zdobyć nasz najwyższy szczyt, robi to właśnie ze Słowacji. W sezonie przy dobrej pogodzie na szlaku niemal zawsze jest spory tłok. Aby go uniknąć, wstaliśmy dzisiaj o świcie. Podróż z Zakopanego na parking Popradzkie Pleso zajęła nam blisko 2 godziny. O 6 byliśmy już na szlaku. Jego pierwsze 4,5 km to asfaltowa droga wiodąca do schroniska przy Popradzkim Stawie. Po godzinie marszu dotarliśmy do jeziora. Około 300 metrów przed schroniskiem skręcamy wreszcie na prawdziwie górski szlak. Czeka nas teraz 3,5, może 4 godziny wędrówki przez piękną Dolinę Mięguszowiecką. Pierwsze minuty szlaku prowadzą przez las. Z czasem drzewa stopniowo ustępują kosodrzewiną. Z lewej strony wznosi się nad nami potężna grań baszt, wspaniale oświetlona przez poranne słońce. Po około pół godzinie przez niewielką kładkę przekraczamy Żabi Potok. Nieco wyżej opuszczamy niebieski szlak prowadzący dalej na Koprowy Wierch i skręcamy w prawo, kierując się teraz czerwonymi znakami. W centrum doliny widoczny jest teraz szczyt w kształcie piramidy. To Wołowiec Mięguszowiecki. Szczyt krótkiej bocznej grani dzielącej górne piętro Doliny Mięguszowieckiej na dwie części, Dolinę Chińczową i Dolinę Żabią. Po 10 minutach przez kolejny mostek ponownie pokonujemy Żabi Potok. Jak dotąd szlak dosyć łagodnie się znosił i nie wymagał większego wysiłku. Teraz zaczął bardziej zdecydowanie nabierać wysokości. Po wkroczeniu do Żabiej Doliny pokonywane przez nas zbocze jest już dość strome. Mimo to podejście nadal nie jest jakoś specjalnie męczące, bo prowadzi sporymi zakosami. Krajobraz powoli staje się bardziej surowy. Kosodrzewiny są już coraz rzadsze, a nieco wyżej całkowicie zanikają, ustępując trawą. Przed nami, nieco z prawej, dostrzec już można cel naszej dzisiejszej wyprawy. Mniej więcej po godzinie spędzonej na czerwonym szlaku docieramy do Żabich Stawów. Jak dotąd pokonaliśmy już około 700 metrów przewyższenia. Czeka nas jeszcze blisko 600. W nieruchomych wodach wielkiego i małego stawu niczym w lustrze odbijają się okoliczne szczyty.
krótkiej przerwie nad Wielkim Żabim Stawem ruszamy dalej. Z lewej nad stawami wznosi się grań Wołowca Mięguszowieckiego, zaś w głębi doliny Wołowa i Żabia Turnia oraz słynny Żabi Koń. Na prawo od głębokiego wcięcia Żabiej Przełęczy zaczyna się już masyw Rysów. Jak na razie szlak łagodnie wznosi się w głąb doliny. Powoli nabieramy wysokości. Lepiej stąd widać oba stawy. Podobno dawniej Wielki i Mały Żabi Staw stanowiły jedność. W dolinie znajduje się jeszcze jeden staw, Wyżni, ale jest bardzo mały i widać go dopiero z dużo większej wysokości. Wyżej czeka nas najtrudniejszy odcinek szlaku. Przynajmniej tak było kiedyś, bo dzisiaj pokonanie fragmentu stromej ściany nie stanowi żadnego problemu. Gdy blisko 20 lat temu po raz pierwszy pokonywałem ten szlak, wisiał w tym miejscu tylko jeden łańcuch wyprowadzający na wąską skalną półkę, którą biegnie dalsza część trasy. Już wtedy tworzyły się tutaj zatory. Ci bardziej sprawni i niecierpliwi turyści omijali więc łańcuch i wspinali się obok nie czekając w kolejce. Gdy w 2016 roku miała miejsce jedna z moich kolejnych wypraw, właśnie montowano pierwsze metalowe stopnie. Finalnie za pomocą drabinek i metalowych stopni stworzono tu jakby drugi pas ruchów mający rozładować korki. Ale chyba nikt nie przewidział, że w dobie internetu i mediów społecznościowych ruch na trasie tak wzrośnie, że w niewielkim stopniu poprawi to sytuację. Co jakiś czas sieć obiegają zdjęcia tworzących się w tym miejscu potężnych kolejek. Na szczęście my jesteśmy tu na tyle wcześnie, że kolejki nam nie grożą. Przejście przez sztuczne ułatwienia jest banalnie proste, więc dosyć szybko pozostawiamy je za sobą. Wyżej skalna półka staje się szersza i nie ma już problemu z wymijaniem się ze schodzącymi turystami. Jeszcze przez około 5 minut półką trawersujemy strome zbocze, po czym szlak skręca w lewo i otwiera się przed nami kotlinka pod wagą. Mamy teraz do pokonania potężne, dość strome pierwszysko, ale ułożony przez nie chodnik jest bardzo wygodny, więc szybko nabieramy wysokości. Można już dostrzec najsłynniejszą toaletę w Tatrach. To znak, że zbliżamy się do schroniska pod Rysami. Po 10 minutach stoimy już pod schroniskiem. To najwyżej położone schronisko w całych Tatrach. Czynne jest tylko w sezonie letnim od połowy czerwca do końca października. Zimą schodzą tu potężne lawiny z ciężkiego szczytu. W czasie swojej ponad 90-letniej historii było przez nie wielokrotnie niszczone. Ostatnio w 2000 roku lawina zabrała połowę schroniska, a sezon później kolejna zerwała dach ledwie co wyremontowanego obiektu. Po tym zdarzeniu dawny murowany budynek rozebrano i rozpoczęto budowę nowej, bardziej odpornej konstrukcji, którą uroczyście otwarto w 2013 roku. Schronisko odwiedzimy w drodze powrotnej. Od Rysów dzieli nas już tylko godzina i trochę ponad 250 metrów przewyższenia. Ruszamy więc dalej w górę kotlinki pod wagą.
Jesteśmy już na tyle wysoko, że z zagrani baszt wyłoniły się kolejne szczyty, w tym Narodowa Góra Słowaków Krywań. Wkrótce stajemy na wadze, szerokiej przełęczy pomiędzy ciężkim szczytem a Rysami. Stąd widok jest już naprawdę imponujący. Ale to jeszcze nic w porównaniu z tym, co czeka nas na Rysach. Na przełęczy skręciliśmy w lewo, by rozpocząć końcowe podejście na szczyt. Trochę niepokoją mnie niewielkie obłoki, które przesłaniają niektóre szczyty. Mam nadzieję, że nie nadciągnie któryś nad Rysy. Po kilku minutach sytuacja znacznie się poprawiła. Doskonale widać ciężki szczyt, wysoką, charakterystyczny ganek, a nad nim Gerlach za niewielką chmurką. I jeszcze inne odległe szczyty, jak Staroleśny, Małą Wysoką, Pośrednią Grań czy Lodowy. A w głębi Doliny Białej Wody dostrzec też można piękny litworowy staw. Z lewej strony oprócz żabich stawów widać oświetlony słońcem Koprowy Wierch i potężne Mięguszowieckie szczyty. Przed nami zaś wszystkie trzy wierzchołki Rysów i sznur zdobywających je turystów. Im bliżej szczytu się znajdujemy, tym szlak staje się mniej wygodny. Skończył się starannie ułożony chodnik, a jeszcze wyżej podejście odbywa się już całą szerokością stromego zbocza opadającego z wierzchołków. Miejscami skały są mocno zerodowane, a ich drobne fragmenty sypią się pod nogami. Nie można tu mówić o jakimś konkretnym przebiegu szlaku. Każdy sam wybiera dla siebie najwygodniejszą drogę. Wreszcie po niecałych 5 godzinach stajemy na granicznym wierzchołku Rysów, najwyższym szczycie naszego kraju. O historii pomiarów wierzchołków Rysów można by chyba napisać książkę. Jeśli chodzi o polski wierzchołek, najnowsze pomiary potwierdzają w przybliżeniu znaną wszystkim oficjalną wartość 2499 metrów. Wyższy słowacki okazał się nieco niższy niż dotąd sądzono. Nie ma 2503 metrów, a nieco powyżej 2501. Na naszym wierzchołku zawsze panuje większy tłok niż na słowackim. Jak zwykle trzeba odczekać, aż będzie można sobie zrobić zdjęcie na tle Morskiego Oka i Czarnego Stawu lub przy słupku granicznym. Dzisiaj i tak nie jest najgorzej. Jak staniesz, to już można. Tak,
Dobra. Po krótkiej sesji zdjęciowej schodzimy nieco niżej, ustępując miejsca innym. Widoczność jeszcze się poprawiła, więc możemy podziwiać rozciągającą się stąd wspaniałą panoramę. Postanowiliśmy przejść na najwyższy wierzchołek, gdzie zazwyczaj jest trochę mniej turystów. Mniej to nie znaczy, że nie ma ich tutaj wcale. Po chwili udało nam się znaleźć odpowiednią miejscówkę na nieco dłuższy odpoczynek. Rysy są wspaniałym punktem widokowym. W sprzyjających warunkach widoczność przekracza 200 km i dostrzec stąd można nawet Bieszczady. Dzisiaj aż tak dobrze nie jest, ale i tak mamy szczęście, bo możemy podziwiać niemal całe Tatry. I te nie tylko wysokie, ale też bielskie i zachodnie. Podziwiamy widoki i robimy pamiątkowe zdjęcia. Ale pora już myśleć o drodze powrotnej. Czas na szczycie mija bardzo szybko. Po 40 minutach spędzonych na rysach rozpoczęliśmy zejście. Pokonanie pierwszego, stromego odcinka szlaku jest nawet trudniejsze niż wejście. Czasami trzeba sobie pomagać rękami, a niektórzy stosują nawet tak zwany dupozjazd. Niżej nie ma już żadnych problemów. No, zdecydowanie. Przed dotarciem na wagę zeszliśmy nieco ze szlaku na niewielki próg, skąd rozciągał się ciekawy widok na ciężką dolinę i znajdujące się w niej stawy, zmarzły i ciężki. Dawniej przez dolinę prowadził znakowany szlak na przełęcz i dalej na rysy. Dzisiaj nadal niektórzy z niego korzystają, ale żeby przejście było w pełni legalne, powinno odbywać się z przewodnikiem. Po chwili zeszliśmy na przełęcz i już bez zatrzymywania ruszyliśmy w kierunku schroniska. Tym razem weszliśmy do środka.
Wszystko, co można tutaj kupić, zostało wniesione na plecach przez tak zwanych nosiczy. Jednego z nich widzieliśmy dziś podczas podejścia. Od schroniska do samochodu dzielą nas jeszcze około 3 godziny drogi. Dosyć szybko przebyliśmy kotłinkę pod wagą i dotarliśmy do sztucznych ułatwień. O dziwo, jest tu teraz niemal pusto. Być może korki tworzą się tylko w weekendy. Możemy więc sprawnie i bez przeszkód pokonać wąskie gardło szlaku. Mieliśmy więc dziś szczęście nie tylko do pięknej pogody i wspaniałej widoczności ze szczytu, ale również do niezbyt dużego ruchu na szlaku. Agnieszka, która po raz pierwszy była na rysach, stwierdziła, że skoro ona dała radę, to każdy da radę zdobyć szczyt od tej strony. Może nie jest to do końca prawdą, bo szlak, choć łatwy technicznie, jest dosyć długi i wymaga jednak trochę kondycji. Trasa ma 20 km, z czego 11 górskimi ścieżkami. Nie jest to więc spacerek asfaltówką do morskiego oka. Z drugiej strony, w porównaniu z setkami metrów łańcuchów na polskim szlaku, to wejście słowackie jest naprawdę bardzo łatwe.